Jest 9 kwietnia 1241 roku. Książę Henryk Pobożny wyrusza z Zamku Piastowskiego, by stawić czoła mongolskiej nawałnicy. Korowód historyczny, liturgia mszy świętej w obrządku trydenckim oraz koncert pieśni z epoki zainaugurowały miejskie obchody 770. rocznicy bitwy pod Legnicą. 9 kwietnia rozegrana została jedna z ważniejszych bitew w dziejach Europy. Henryk Pobożny, syn świętej Jadwigi, stawił czoła najeźdźcom ze wschodu, wstrzymując marsz Mongołów na Europę zachodnią i południową. Na kilka godzin Legniczanie mogli się przenieść w czasie do XIII wieku, a wszystko za sprawą rycerzy, którzy przybyli z różnych stron kraju na bój z Mongołami. Bitwa z 1241 roku znalazła swoje miejsce w wielu dziełach literackich. Pisał o niej Ignacy Kraszewski, Stanisław Wyspiański, Zofia Kosak i przede wszystkim Jan Długosz. Zaliczana jest do jednej z ważniejszych 10 bitew, która zadecydowała o historii przyszłości Europy i dzięki temu dzisiaj możemy być właśnie tutaj w Legnicy, piastowskiej Legnicy i cieszyć się, nawiązując do tego ważnego wydarzenia historycznego, jak powiedziałem, niedocenianego, ale na pewno ważnego, bo o tym, że Legnica jest, to świadczy właśnie pamięć historyczna, że była tu bitwa pod Legnicą i właśnie fakt ten pokazuje, czy uzmysławia ludziom, że taka Legnica istnieje. Ważne by o Legnicy mówić właśnie w tym dobrym kontekście i ważne by mówić również o tych wydarzeniach, które są związane z historią Legnicy, bo naprawdę Legnica ma wartą promowania historię. Ten bicz dziś zatrzymamy! Staniem dzielnie od tego boku, panie. Jakiem wojewoda krakowski. Serce się raduje, jeśli tyle rycerstwa stanęło. Także i moi, opolscy raciborscy, mości książę. I opolscy rycerze i rycerze zakonni. A takoż słyszę, że i kopacze złota ze złotorii. Takoż przybyli, panie, z licznym orszakiem. Dziś po mszy ruszymy w pole. A zaiste straszne są to hordy, co mogę potwierdzić, ledwo uszedł z życiem z pola. Jest spora grupa mieszkańców Legnicy, różnego rodzaju rycerstwo. I to widać, że jest to ważne wydarzenie dla nas, dla mieszkańców Legnicy i myślę nie tylko jako mieszkańców, ale myślę, że dla całego regionu i Polski jest to ważne wydarzenie, niedoceniane moim zdaniem, a warto by je podkreślać i promować. Można się cofnąć w czasie i co niektórzy jak widać się cofnęli, aczkolwiek jak przyjeżdżali tutaj, to nie przyjeżdżali na swoich rumakach, tylko na tych koniach samochodach wielokonnych, ale to jest znak czasu, ale jednocześnie proszę zwrócić uwagę, że to jest rzeczą wspaniałą, że ci młodzi ludzie i nie tylko młodzi, ale i starsi, jak patrzę na to rycerstwo, mają taką pasję i chcą się i się nią zajmują. I to jest warte podkreślenia, że w dzisiejszym skomercjalizowanym życiu, w takiej gonitwie za codziennością, jest grupa ludzi, która się tym pasjonuje i dzięki nim możemy dzisiaj uczestniczyć w tym wydarzeniu, bo przecież gdyby nie było tych pasjonatów, to było takie, powiem, mizerne wydarzenia, koloryt tego wydarzenia jest gwarantowany ich obecnością. Do Legnicy zjechali rycerze z całego kraju. W sumie 150 osób przybyło tu na zaproszenie Bractwa Rycerskiego Ziemi Legnickiej. Od samego początku naszego pomysłu to mija już 5 lat. Natomiast same przygotowanie chorągwi, tych i chorągwi miejskich, które są na Najświętszej Marii Panny, strojów, szukania ikonografii, rzeźb, nagrobków, to około roku. Same takie przygotowania, czyli malowania tych chorągwi, one są malowane w pewien sposób szczególny, szukania, jak one mają wyglądać, to są długie, długie tygodnie. Nie chcieliśmy, że tak powiem, przyczyn bezpieczeństwa zrezygnowaliśmy z tego. Był koń symbolicznie jeden przy wymarszu z zamku, natomiast tutaj przy przemarszu, gdzie jest więcej zbiorowisko ludzi, tłum, no nie zdecydowaliśmy się na udział koni.
Obchody rozpoczęto od przemarszu i mszy w obrządku trydenckim, który obowiązywał w kościele także 770 lat temu. To będzie pierwszy akcent poprzedzający samą bitwę, a więc wyjście wojsk Henryka Pobożnego spod Zamku Piastowskiego i przejście właśnie do Kościoła Mariackiego, gdzie ten czas właśnie też się odbyła msza przed tą bitwą. I między innymi to będzie ten akcentem i następnie przejście całych hord rycerskich, czy całego orszaku rycerstwa europejskiego ówczesnego do właśnie miejsca na placu Orląt Lwowskich. Drodzy mieszczanie, wiwat na cześć księcia! Wiwat! Wiwat! Jeszcze dziś radować się będziemy! Jeśli nie tu, to przy stole pańskim! Chociaż szczerze powiedziawszy, wolałbym tu.